Jasiu. Każdy, kto próbował zapanować nad sposobem uruchamiania, dopasowywania programu do pliku pod różnymi systemami, od Windowsa, gdzie to tam jest w jakiś sposób ujednolicone, do Linuxa, gdzie GNOME ma swój sposób, JDK ma swój sposób, a MC ma swój sposób, a z konsoli trzeba sobie pisać nazwę programu. Ludzie, którzy nadal używają tego w ten sposób, najwyraźniej mają za dużo czasu po prostu, a ja tego czasu nie mam, dlatego musiałem wymyślić coś, co pozwoli mi ten sposób uruchamiania aplikacji ujednolicić. Na przykład DOCA, ktoś lubi używać Worda do tego celu, kto inny AWI Worda, kto inny LibWritera, czy tam LibOfficeWritera. No i właśnie spotyka się z tym samym problemem, że w każdym menedżerze plików, którego chciałby użyć, albo nawet w każdej przeglądarce internetowej, w programie pocztowym, musiałby to definiować po prostu, bo nie zawsze te programy skorzystają z standardowego sposobu systemowego, o ile w ogóle można by powiedzieć, że ten XDG Open to jest jakiś tam standardowy sposób. Dlatego wymyśliłem polecenie, które mi się najbardziej kojarzyło z komputerami, to znaczy nazwa RAM. Bo tak się zaczynało od Commodore'a po prostu, a nawet na maszynach PSPD też jeszcze było takie polecenie, nie wiem czy przypadkiem na dekach też nie brzmiało to tak samo. I pomysł sprowadza się do tego, żeby w jednym, maksymalnie dwóch plikach, bo jednym globalnym i jednym lokalnym dla użytkownika, żeby w tym jednym pliku zgromadzić wszystkie informacje, które są nam potrzebne do tego, żeby każdy z programów, którego używamy, wiedział, w jaki sposób dany plik ma zostać użyty. Na przykład w tej chwili nie mam tych przypisań w systemie, natomiast do menedżera plików mam wpisane, że JPEG-i należy otwierać za pomocą polecenia RAM. Oczywiście RAM to jest za dużo pisania, dlatego pomyślałem, że jedna literka R wystarczy, bo nie jest przypisana do żadnego z ogólnie znanych poleceń systemowych. A potem pomyślałem, że często na przykład obrazki ogląda się jednym programem, a edytuje się innym. Tak samo jak muzykę, odtwarzam ją MPR-em, dajmy na to, a edytuję jakimś Audacity czy czymkolwiek. A w takim razie można skorzystać z tego, że program potrafi rozpoznać, jak brzmiało polecenie base i dopisać linki do tego rana, kiedy on sprawdzi sobie, że został otwarty poleceniem E, dowiązaniem do tego samego programu, to będzie wiedział, że ma się inaczej zachować. A to E niech to będzie od edycji, a V niech to będzie od podglądu. A potem już inwencja po prostu może się rozwijać, niech X może być na przykład do rozpakowywania archiwum. I teraz mam tu menedżer plików, w nim otwórz za pomocą do JPEG-ów jest polecenie R. Ono nic nie robi, bo jakbyśmy sprawdzili R, co tam pierwszego JPEG-a, jakiego znajdzie, nie znalazł. Nie znalazł polecenia, które byłoby związane z rozszerzeniem. A w takim razie wejdźmy na edycję. Zróbmy to, jako że już to zacząłem, to pozwolę sobie zapisać w tej chwili. OK. Nadal nie rozpoznaję. Każdy może to zedytować. Rzućcie okiem, tak wygląda plik konfiguracyjny. No to jest akurat help do tego. Oczywiście zgodnie z konwencją puste linie mogą być, hasze to jest komentarz. I mamy trzy kolumny. W pierwszej wyrażenie regularne, które dopasowuje rozszerzenie, w drugiej polecenie, którym to będzie otwierane, w trzeciej polecenie, którego użyje ten nasz RAM,
po to, żeby dane pliku otworzyć. Jak to wyrażenie regularne, ten tabelowa kreska to jest alternatywa. I jeszcze może powinienem się wytłumaczyć z tego, dlaczego używam tutaj rozszerzeń, skoro ogólnie wiadomo, że w Linuxach to polecenie file pozwala mi sprawdzić, co jest w tym pliku, żeby potem wiedzieć, jak go otworzyć. Cóż, kiedy po prostu okazuje się, że w owym czasie twórcy DOS-a pomyśleli mądrzej, bo doszli do wniosku, że nie tylko system operacyjny ma wiedzieć, co jest w danym pliku, ale użytkownik, jak tylko wylistuje katalog, to też powinien wiedzieć. No i okazało się, że te rozszerzenia po prostu żyją do tej pory. Jest .tar, jest .tar.gz i tak dalej, może się to może się to składać, żeby człowiek wiedział, co tam w środku jest. A w takim razie z czystym sumieniem można się na samej nazwie i tych rozszerzeniach oprzeć, nie sięgając do ciężkiego narzędzia, którym jest file, które po prostu nie działa tak szybko jak nasz wzrok. No to rzućmy okiem, skoro już przygotowałem tu dla JPEG-a to polecenie, to tylko go odhaszuję, zapiszemy, jako że edytuję główny plik. Oczywiście do edycji, jak się spodziewacie, wystarczy uruchomić ten program z opcją E. Edytowałem główny plik, dlatego mi to akurat nie chciałem zapisać. No ale w tej chwili, według mojej wiedzy, te JPEG-i już powinny się otwierać. Tak samo, gdybym otworzył tutaj MZ i kliknął enterem na tym JPEG-u, to widzicie, uruchomił się quick. A gdybym tylko zażyczył sobie, że quick mi się przestał podobać i wolę do tego celu używać programu VEC, bo jest też taki, to wystarczy, że zedytuję to jeszcze raz, skasuję quicka, albo nawet żeby nie potrzebować robić sobie drugiej roboty, kiedy się rozmyślę. Okay. No to weźmy dla tego JPEG-a alternatywną wersję. W porządku. No i teraz jak sięgnę, o, widzicie, że otwarło się to trochę inaczej, dość ciekawy kształt. Tak samo sięgam tutaj do menedżera plików, otwiera się to w tym całym efekcie. Nie wiem, jak się tego fecha używa, także... I jeszcze jedno, jako że do edycji powinien mi posłużyć GIMP na przykład, bo te programy mi tego nie pozwolą zedytować. To wystarczy po prostu, że jeszcze raz wejdę sobie na edycję, a żeby mnie nie pytało o jakieś dodatkowe rzeczy, to zedytuję sobie lokalny plik konfiguracyjny. JPEG, edycja, GIMP. OK. I w tej chwili, jeśli spojrzycie, że przedtem nie chciał mi tego zedytować, gdzie jest ten tutaj pisałem, może jednak escape. Pisałem E od edycji, podałem mu nazwę pliku, a on mi napisał, że nie rozumie, a w tej chwili już powinien zajarzyć. Oczywiście oprócz tego JPEG-a mogę tam wpisać 10 innych formatów plików do tego samego rozszerzenia i w tym momencie one wszystkie byłyby w ten sposób obsługiwane. A co ważniejsze, jeśli zaznaczę kilka tych plików i kliknę Enterem, to widzicie, że mogę po nich przeskakiwać, bo akurat z tego mojego polecenia wynika, że wszystkie pliki, które chciałbym umieścić, mają zostać temu programowi podane w postaci jednej listy. Ale gdyby tak było, jak rzućcie okiem tutaj, nie będziemy tego zmieniać, ale jest tu na przykład program WCAG, ta linijka, nie wiem jak na ile tu widać, podświetlę ją. Jest program WCAG, on akurat interpretuje pliki po jednym i w takim razie pozwoli sobie tutaj podać ten procent F,
żeby ten program wiedział, że należy całe to polecenie tyle razy uruchomić, ile było tych plików, a nie podawać temu programowi całej listy. No i na pewno jakieś wokalki znajdę w swoim katalogu. No są, a to uruchomuję wszystkie. No i policzyło, po prostu policzyło jeden za drugim te pliki. Tak, 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 przeliczyło to wszystko. Jeżeli teraz, bo na poprawienie tego programu spędziłem od czwartku rana do piątku wieczora, bo jeszcze walczyłem z systemem, żeby mieć wam to raczej pokazać. Także 5 lat czekało to na poprawienie, dzięki tej konferencji po prostu musiałem to jeszcze zrobić. Bo, znaczy już mówię, program wystarczająco dobrze działał mi w poprzedniej wersji. Problem był taki, że nie był całkiem przewidywalny po prostu. Jeżeli podawałem mu polecenie E, to on czasami brał to V. To zależało po prostu od sposobu wyszukiwania w tych napisach asystencyjnych. A, jeszcze o jednym nie wspomniałem. Powiedziałem, że jest RAD, który bierze pierwsze polecenie z brzegu i można też do niego dopinać inne nazwy po to, żeby móc inne akcje na danych plikach wykonywać. Więc jeżeli jest zdefiniowana akcja dla V od view, a my użyjemy akcji E, to on oczywiście nie dopasuje. Ale jeżeli użyjemy za pomocą R, to dopasuje nam pierwszą z brzegu akcję, którą dla danych rozszerzeń znajdzie. I tak, tak właśnie do tego się sprowadza idea tego całego programu. I jeśli teraz poświęcę jeszcze parę dni na to, żeby zmusić kilka menedżerów plików tych graficznych typu Tunar, PCManevM albo inny Dolphin do tego, żeby zamiast swoich zagmatwanych sposobów na otwieranie plików używali tego programu, to problem będzie rozwiązany, będę mógł używać tego Linuxa na komputerach zwykłych użytkowników, którzy po prostu w życiu nie pojęliby, jak zmienić sposób dowiązania programu do zapłacenia z DG Open, a każdy menedżer plików robi to jeszcze inaczej. Czyżbym się zmieścił w połowie czasu? Po co przedłużać? Jeżeli ktoś po prostu ma pytania, to śmiało, a... Moment. Rozumiem, że sam to napisałeś. I ma pytanie jest, czym? No to właśnie, to wy mi odpowiedzcie, w czym należałoby to napisać. Przepraszam, że w czaszku po prostu. No to jest jedna z wersji. No właśnie, ale pytań do was po prostu. Jaką to powinno mieć wydajność, to znaczy ile plików na sekundę powinno to przetwarzać, żeby można było powiedzieć, że może to być wykorzystywane przez menedżer plików? I ile też to mi mogło zająć? Możecie to wyrazić w kilobajtach albo w linijkach, wszystko. Tak? Ale dlaczego nie edytor dla XDGO? Bo nie wszystko używa XDGO. Jak pan... Zapisać? No na przykład Thunderbird po prostu co chwilę, bo obserwuję to na różnych komputerach cudzych, Thunderbird zamiast używać przypisań systemowych, to też używa swoich. Po prostu każdy ma MIME i Chrome po prostu ma jakiś plik, gdzie za pomocą typu MIME rozpoznaje te pliki z danymi i tam dopasowuje, na nim trafił jakikolwiek problem. No i XDGO nie operuje na rozszerzeniach i... To w takim razie jak RAN rozwiązuje ten problem, który Thunderbirdem, o którym właśnie powiedziałem? Jeszcze nie rozwiązuje, jak w Thunderbirdzie, jak w źródłach Thunderbirda też poprawię, że każdy załącznik ma być otwierany za pomocą RAN, to problemu nie będzie. A czemu nie XDGO Open, tam ktoś już mówi? A spróbował, jedna rzecz, spróbowałeś na przykład za pomocą XDGO Open dowiedzieć się,
czym dany plik zostanie otwarty, zanim on zostanie rzeczywiście użyty? Tak, udało mi się. Jak się to robi? Nie pamiętam, zaraz mogę sprawdzić, w ciągu 5 minut będę wiedział. To ma pan jeszcze 5 minut, bo ja tyle mam. Znaczy, to masz jeszcze 5 minut, bo ja na pewno mam tyle czasu. To zaraz zalokuję się na jakiegoś Linuxa. No bo ja, żeby sprawdzić wydajność tego wczoraj, to usiłowałem przeprowadzić test porównujący wydajność tego rozwiązania z XDG Open, ale niestety nie wiedziałem, jak w tym XDG Open, nie mogłem się tego dowiedzieć z kępa, chociaż kolega twierdzi inaczej, jak przetestować, w czym dany plik zostanie otwarty. Tutaj u mnie jest oczywiście minus H i możecie sobie spojrzeć. Grupa mania jeszcze nie działa, ale jest test, jest debugowanie, jest sposób użycia, a R minus debug pokaże wam tablice, do których zostało to, te dane zostały wpakowane. Tu jest sposób odczytu pliku konfiguracyjnego, jak to leci. Tutaj tablice, w których to jest przechowane. A na przykład R minus test a.jpg pokazuje, że tam czytał reguły i wyszło z tego, że jpega należy otwierać PGR. Ale jeżeli bym tu napisał nie R, tylko E, a to jest oczywiście ten sam program, to pokażę, że wymyślił, że należy to otwierać GIMP-em, bo tu jest reguła dla jpega i E, GIMP. Ja mam takie pytanie. No bo tam mówisz, że Thunderbird nie wiadomo czym otworzy, nie? Jest... Każdy pierdyl jak programów nie wiadomo czym otworzą. Czy to rozwiązanie ma... Nie wiem, ma być jakoś zaimplementowane w każdym z tych programów, o których tutaj rozmawiamy? Czy myślisz, że to będzie, nie wiem, uniwersalne rozwiązanie, które po prostu... Tak, wszystkie inne programy oczywiście, są używane, tak? Tak jak mówisz. Tylko jedną rzecz muszę tu dopisać, mianowicie możliwość sprawdzenia, na przykład niech to będzie opcja minus Q, która wypisze wszystkie możliwości otwarcia danego pliku z danym rozszerzeniem. Napisze R minus Q a.jp, a on mi wypisze, że akcja E to jest GIMP, akcja W to jest PEG, albo jeszcze trzecia akcja po prostu, albo kilka programów, które mogą za pomocą W, bo przecież może być tak, że któryś program graficzny otwiera pliki trzech typów, a któryś pięciu innych typów. I w tym momencie robimy dwie reguły po prostu. Oczywiście to jest dla tych, którzy chcą się pobawić, bo przecież taki plik konfiguracyjny powinien przyjść gotowy po prostu z systemem i działać. Bo chodzi właśnie o to, żeby nie trzeba było tego konfigurować. A jak ktoś ma taki pomysł, że chce sobie to zmienić, to żeby nie miał z tym problemu, żeby to zrobił zwykłym edytorem i wiedział, że wystarczy ten jeden plik skopiować i wszystkie przepisania są. Przecież co do XDG, to nawet nie wiadomo, gdzie się to kryje. Ja mam pytanie, tam na poprzedniej konsoli nazywałeś Helpa. Te kolorki to twój program to rysuje, czy to konsola ci rysuje te kolory fajne? I nie, to jest... Niech to znajdziemy po prostu, tu to jest. Oczywiście to jest w tym programie, a co do sposobu, to zaraz się pokażę. User local dots run. Ja mam jeszcze taki pytanie, bo to ma rozwiązać jakiś problem, a pokazujesz, że zmieniasz mcext, czyli rozwiązujesz to w jednym programie, później trzeba będzie przerobić Thunderbirda, później Firefoxa, później... I to mcext to jest najprostszy z tych zmian. Najprostszy z tych zmian. To jak to się ma do właśnie tych mindtypes, gdzie... To też była podobna idea w sumie, nie? Żeby po prostu przypisać do pewnych rodzajów plików jakieś akcje. I no to dla mnie wygląda trochę jak dublowanie tego, co już ktoś kiedyś wymyślił i... No, ale się wymyślił, to jest... No, ale jak? W czym jest to lepsze? No, spróbuj poprawić w systemie sposób otwierania za pomocą miny, a spróbuj poprawić ten plik. No, muszę zdecydować plik. Który? No. No właśnie, w maju już wiem, który tutaj jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie muszę nauczyć. No właśnie w tym wiem, że po prostu nie jest to tak łatwo, żeby tam znaleźć te informacje, a tu jak napiszesz R minus V, to ci napisze, że pliki konfiguracyjne są tu i tu. Dobra, znalazłem.
Tak, co? XDG minus mind, spacja poemi, spacja default, spacja mind. XDG? Minus mime. Aha, tu osobne polecenia. Tak, jest osobne polecenie do patrzenia. Zaraz mogę napisać. Ja oczywiście, proszę. Dobra, dzięki, po prostu ja spróbowałem za pomocą XDG mógłbym wyszukać, bo... No ale to nie musisz, od razu napisz kropka JPG, nie musisz tego tutaj myśl. A kropka JPG też wystarczy. Aha, czekaj sobie. Nie, to nie jest do tego dużo. Otwiera za pomocą tekst w tym momencie. Możemy się oczywiście dowiedzieć również bardzo prosto, jak... A napisz w tym chwili R spacja minus R spacja JPG. Znaczy, wiesz, mogę sobie zrobić alias. Są takie reguły na otwieranie JPG. Znaczy, ja nie próbuję tutaj dyskutować z tym, że jeden bit jest prostszy od drugiego, z tym, że no, XDG już istnieje. Ty wprowadzasz nowy standard. Masz rację, tylko że jeżeli po prostu coś zostało kiedyś poronione, to nie należy się tym grzebać, po prostu tylko zrobić to inaczej, tak żeby to... Było jeszcze dobre. Czym to jest napisane w końcu? No właśnie, rzućcie narzędzie oprócz Basza, bo kolega słusznie zauważył, że w Baszu można by to napisać. Python. Jak? Python. Co? Dokładnie tak, uruchamia się to w 7 milisekund. No szczerze mówiąc, sądząc po tym, że użyłeś Python. Tak. Szczerze mówiąc po tym, że użyłeś stwierdzenia tablica asocjacyjna, bo podejrzewam był PHP. Czy? Perla. Perl też ma tablicę asocjacyjną, ale wydawało mi się, że tylko Perl ma być. Zwłaszcza Perl ma tablicę asocjacyjną. Nie znam Perla. No, dobra, bo to trochę zapomniany język i słusznie. Mówię wam coś takie nazwiska jak Kernighan, Weinberg, Aho. No, o, pierwszego słyszałem, a reszty nie. No więc ten program zajmuje po przeróbkach teraz 7 kilo. Kiedyś ważył 5,5 i był wolniejszy o połowę. Zajmuje 7 kilo i jest napisany w AWK, a używa implementacji MAWK. A to dlatego, że jest szybsza, nawet trzykrotnie w niektórych zastosowaniach. Przetwarza... Już mam mówię, 5000 rozszerzeń na sekundę, co jest wystarczającym wynikiem i uruchamia się poniżej 10 milisekund, czego nie zrobił wam żaden interpreter innego języka typu Perl, Python, Lua nawet. No, Lua jest najbliżej tego wszystkiego. Dobra, jeszcze mam takie pytanie, jaki jest twój plan na wprowadzenie tego, nie wiem, bo podejrzewam, że chciałbyś, żeby to znalazło zastosowanie w dystrybucji Linuxa. Jak? Bo wymaga to modyfikacji wielu programów, wymaga to jakiejś ogólnej zmiany w dystrybucjach, żeby to było powszechnie używane i no nie wiem, jak masz plan na zapakowanie tego, bo moim skromnym zdaniem nie zrywa to BRM za bardzo. I no sorry, no niestety, ale ja wiem, jak sobie wybrać program, który chcę edytować albo oglądać obrazki. Wiem, że dla zwykłego użytkownika może to być problemem, że są to jakieś tam, nie wiem, odpalają się programy, które by chcieli. No ale no, to wymaga zmian w wielu programach, w wielu tak. A dokładnie wymaga to usunięcia z każdego z nich setek linii kodu, jak nie tysięcy. A ten program całości ma system. Ale jak? Chodzi o to, że ta zmiana polega... Dobra, ale ile setek linii kodu trzeba usunąć z GIMP-a, żeby wiedział, że może otworzyć JPEG? Dowiem się, jak to zrobię. Bo powiem tak, zwróć uwagę na to, że zrobiłem to w MC. Wziąłem git konfiguracyjny MCX, wywaliłem wszystko, ile tam tego było, po prostu i wpisałem te dwie linijki, które były ważne i to załatwiło problem. Ja mówię bardziej o tym, że sam git generalnie nie bardzo interesuje się tym, co zostanie na klatę, nie? Bo jak dostanie coś, czego nie rozumie, to w końcu napisze, że ej, nie wiem, o co chodzi. Tak, mówisz. Jak dostanie JPEGa, to go odpali. Go wyświetli, będzie można edytować, jak stanie GIF-a, cokolwiek, nie, jakikolwiek formy graficzny, których jest setki, nie? Ale to,
czy zostanie odpalony GIMP, to już jest kwestia menedżera jakiegoś plików, tak. Albo Midnight Commandera, albo Shella, albo cokolwiek, no, czyli no, jaki jest twój plan na modyfikację Basha, ZSH, Dasha, Midnight Commandera, nie wiem, czego w Gnomie się aktualnie używa, czego w KDE, czego w XD, czego w no więc już co do Shelly, to po prostu piszesz R-spacja podajesz raz do plików i musi go otwierać. Masz minę komandera, kilka rzędy i on ci otwiera. Wystarczy, że tam jest podpisane. Chyba. A ja powtórzę pytanie, które było zadane wcześniej. Skoro i tak wszystko używa XDG Open, poza Thunderbirdem. To może to podlinkować do XDG Open, będzie spadał. No właśnie o to chodzi, że to mógłby być równie dobrze interfejs do konfiguracji XDG Open, ponieważ XDG Open ma powiązanie między mindmapami a rozszerzeniami, których można użyć. I ale nie ma tego powiązania, że na przykład mają przez JPEG chcesz edytować innym, a podglądać innym. Tego XDG Open ci nie gwarantuje. Nie, tego nie gwarantuje. A to jest dość zasadnicza rzecz po prostu, ale że czy innym się składa muzyka, czy innym się robi. Ale weź pod uwagę jedną rzecz, że menedżerzy plików nie są w stanie obsłużyć tego rozwinięcia. Owszem, co? Wystarczy, że każdy menedżer plików pod prawym klawiszem ma otwórz za pomocą i wystarczy, że to polecenie podłoży mu to, co w tym menu ma się znaleźć, a działa na tyle szybko, że no, szybciej niż mgnienie oka, więc po prostu wyświetli mu. Ale otwórz za pomocą, akurat z tego oka nie. Nie, bo czekaj, na przykład w systemach... Czekaj. Jako znany promotor otwartego oprogramowania i znany użytkownik zamkniętego oprogramowania mogę powiedzieć, że w rozwiniętych systemach jest tak, że masz opcję otwórz i opcję edytuj po prostu tutaj, nie ma żadnego otwórz za pomocą. Użytkownik nie musi decydować z tysiąca programów, które musi i to jest tak, dobry otwórz, edytuj. I to jest dobre i wystarczy, że po prostu zamiast tego R zostanie wybrane polecenie E albo V. To dlatego wspomniałem o tym, że oprócz R ten E i V to są dobre skróty na to i oczywiście te skróty się zainstalują, jeżeli tu napiszemy oczywiście jako R minus odinstaluj, skasował te wszystkie linki, a instaluj już nie ma R, trzeba napisać R. Bo przejrzę obiegi konfiguracyjne po prostu i wszystkie te skróty, które tam występowały, bo dodam. No to w zasadzie i tak kończymy. W każdym razie chciałem pokazać tym sposobem, że AWK nie jest taki zapomniany, działa szybciej od Basha, po prostu i do niektórych zadań się nadaje lepiej. To jest open source? Jak go na swoim Gitoriusie, jak go na Gitoriusie wystawia, to będzie, a w tej chwili, znaczy chyba go nie mam w swojej nakładce, czyli bo dopiero wczoraj wieczorem został dopracowany na tyle, że powinien trafić do Jetu, więc w Jetu się znajdzie przynajmniej w nakładce Bleeding Edge. Możesz pokazać kodę jak kodek, to wygląda? O. No, oczywiście. No też jedno z poleceń. Czemu nie V, tak? A czemu nie E? Właśnie. No, kończymy. To jest tak. Darek się nie cierpliwi. Dobra. To jest wstęp, rozpoznawanie, znaczy odczytywanie opcji z linii poleceń, ładowanie konfigów. Tutaj jest ładowanie całych tych reguł. Ta procedura skończyła się. Test albo uruchomienie polecenia. Dobranie właściwego, znaczy tu jest wyszukanie właściwej reguły. Przede wszystkim to, co widzicie na niebiesko, to są komunikaty debugujące, bo nie wiedziałem po prostu, w którym miejscu mi to może nie działać jeszcze. I skąd tego tam jest pełno. I jest jeszcze dwie procedury, które helpa wczytują po to, żeby takie krzyżyki, jak wam tam pokazałem, zamieniło na temat ekologii. Aha, jeszcze źródła AWK poprawiłem po to, żeby backslash E służył, znaczy działał jak backslash E w każdym innym języku, czyli dawał mi skrypa, żeby nie trzeba było aż czterech znaków. Dobra, skończone, to wam chciałem pokazać. A gdybyście chcieli po prostu obejrzeć nasze bryzyny i linie kolorowe, to DEC-WBB tam jest napisane. Raz. Kogoś mi szybko kusi na jutro? Jutro na CryptoPark to będzie...
wybranie zwycięzcy i przekazanie nagrody. A konkurs będzie, kto rano wstaje, temu Kraken daje. To nieoficjalna grupa, taka jeszcze nieoficjalna. Jeszcze nie grupa teleopacka pod tytułem Kraken Tech, czyli Popson i ja. Mamy teraz mały konkurs. Powiązany na tym, żebyście w kilku krótkich zdaniach, może trzech, może pięć, zależy komu, co tam się dzieje nawet do głowy. Ale dzisiaj, nie więcej niż jedna strona, z tego bez sensu. Żeby się wcześniej rozpisał. Bez sensu, nie o to chodzi. Jakiej funkcjonalności dotyczącej bezpieczeństwa brakuje wam najbardziej we współczesnym telefonie? I absolutnie subiektywnie, takiej, której zamówimy, absolutnie subiektywnie, wybierzemy najlepszą wypowiedź. I ta osoba, której wypowiedź uznamy za najlepszą, otrzyma od nas nagrodę w postaci routera Wi-Fi N z zainstalowanym DDWRT oraz modemu ADSL TP-Link. 2+, czyli taki 2+, tak? Taki komplecik przekażemy tej osobie od Kraken Techu. Komu? Rozdanie na wystaje, temu Kraken daje, tak? Jutro o 10:30 przed prezentacją, przed kryptoparty. Zapraszamy i proszę nam to wręczyć. Odpowiedzi prosimy wręczyć najpóźniej do 9:00, no. Do początku śniadania. Ale na kartę czy można mailem? Można mailem, jeśli można mailem, nasze mail. Proszę bardzo. Do 9:00 czy do początku śniadania? Do początku śniadania, czyli do 9:00. 30 jest na planie. 30, dobrze, niech będzie do 9:30. No, głosów parafialnych.